Mijający tydzień przeszedł do historii pod znakiem barakowej wpadki obozowej, można powiedzieć. Polskie media oddały się temu bez reszty, no może pomijając kilka małych wejść o tym, jak to Kaczor jątrzy, a Donald odbudowuje. No ale nie, no słusznie, oczywiście, polski aspekt. Jeden zaledwie aspekt tego wieczoru, odznaczanie medalem wolności przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli najwyższe cywilne odznaczenie. Ja pozwolę sobie wrócić do Białego Domu, do tamtego wieczoru, ale właśnie, żeby przybliżyć wam rzeczy, które zostały pominięte przez media gówno źródlane. Agentom. Witam was na Ćwana Hołoto! Polsko-włoski szczyt międzyrządowy poprzedzi mecz piłkarski parlamentarzystów. Najlepszy debiut w polskim podcastingu w 2011 roku. Pierwsze miejsce, agent Tomasz. Budowa autostrady A2 niejedną obsuwę już przeżyła, a dziś kolejny sukces. To czerwień jest kolorem nadziei. Mamy do czynienia z partnerem, który w tej sprawie, delikatnie mówiąc, nie jest konsekwentny. Hańba! Rada. Bardzo się cieszę, że poglądy Ludwika von Misesa spotkały się z takim aplauzem. Zbrodnia. Ja myślę, że to jest przejęzyczenie. Mówię teraz serio. If we lose freedom here, there's no place to escape to. This is the last stand on earth. Nawet opatrzność nam sprzyja. Tylko ludzie opętani sięgną do głębokich kieszeni, tych polskich, ale także tych niepolskich. W tej sytuacji Wolałbym się nie urodzić. A więc to. Bardzo się z tego powodu cieszę, że Warszawa się rozwija. To wszystko dzięki pani prezydent. Witam wszystkich bardzo serdecznie. 25. odcinek drugiego sezonu. 2012 rok. 22. tydzień. Dzisiaj będziemy podsumowywać. Moi drodzy, bardzo często pytaliście o to, co się dzieje z poczekalniami ostatnio. Dwa tygodnie temu była dosyć fajna, dosyć długa poczekalnia. Oczywiście odłączona od głównego agenta, czyli od głównej audycji, czyli właśnie podsumowania top 10 mijających dni. Moi mili, dzieje się coś takiego, że chyba oficjalnie trzeba ogłosić sezon ogórkowy, ponieważ coraz trudniej znaleźć informacje, które by wpasowywały się w klimatykę tego programu. Coraz więcej czasu muszę poświęcić, żeby znaleźć informacje, które by wam się spodobały, które by jakby, nie wiem, no, mnie zainteresowały chociażby. Naprawdę się dzieje coraz gorzej, jest totalny kryzys, jeśli chodzi o informacje. Do zeszłego odcinka, tydzień temu, jak i do tego dzisiejszego, muszę przyznać, nie ma poczekalni. Właśnie przez to, że ogromnym kosztem udało się ułożyć tą główną dziesiątkę. I tak naprawdę zarówno do zeszłego odcinka, tydzień temu, jak i do tego dzisiejszego, mam troszeczkę mieszane uczucia, czy wszystkie informacje tak naprawdę to są takie informacje, które by zbudowały agenta, gdyby działo się troszeczkę więcej. Bo fakt, oczywiście, znowu mamy powtórkę z Mandzi, tak? Mamy cały tydzień mówienia o jednym. I teoretycznie w takich tygodniach ja powinienem być przeszczęśliwy. O czymkolwiek bym nie powiedział, będzie spełniało warunek podstawowy tej audycji, że nie było głównym tematem wydań wiadomości, tych głównych wydań wiadomości wieczornych, czy pierwszych stron najlepiej sprzedających się gazet, najbardziej popularnych tygodników, dzienników i tak dalej. Więc w sumie powinienem się cieszyć, ale człowiek zagląda do internetu i rzeczywiście okazuje się, że tam jest pustynia. Ludzie rozmawiają o tym dokładnie samym, co zawsze. Czyli znowu, Grecja wychodzi z euro, czy nie wychodzi z euro? Czy Hiszpania następna wyjdzie z euro, czy Włochy wyjdą z euro? Moi drodzy, szczerze? To nie są newsy na tą audycję, tak naprawdę. Bo o tym mówiliśmy w tej audycji rok temu, kiedy jeszcze tak naprawdę w media mainstreamowe o tym w ogóle nie mówiły i mówienie o tym, że jakaś Grecja może mieć jakiekolwiek problemy z powrót do drachmy, że ktokolwiek może brać coś takiego na poważnie, jak powstanie alternatywnego euro, coś takiego, to w ogóle była jakaś herezja. Wydaje mi się, że rok temu już się, że tak powiem, wygadałem na ten temat i raz na jakiś czas przychodzą oczywiście newsy dotyczące Grecji, które fajnie wrzucić do tego programu i one się tutaj znajdują, jak najbardziej. Ale w tym tygodniu muszę przyznać, na zachodzie bez zmian. Z racji takiej, że nie będzie poczekalni w tym tygodniu, chyba powinienem szybko przejść przez technikalia. Otóż, moi drodzy, w tym tygodniu, w mijającym tygodniu, o tym też media nie mówiły, czyli w zasadzie ten news kwalifikuje się do agenta. Agent Tomasz, czyli ten podcast, którego właśnie w tym momencie słuchacie, obchodził drugie urodziny, czyli w tym momencie zaczynamy trzeci rok działalności. I skoro wchodzimy w ten okres letni ogórkowy, w którym już coraz trudniej ułożyć dziesiątkę w miarę ciekawych informacji, myślę, że dzisiejszy odcinek, 25. odcinek drugiego sezonu, mógłby być ostatnim odcinkiem drugiego sezonu,
trzeci sezon, można by od dzisiaj ustalić taki standard, że trzeci sezon, czyli zawsze każdy kolejny następny sezon, będzie zaczynał się z początkiem roku akademickiego, a między czerwcem a wrześniem i tu nie wiem co. Znaczy nie, oczywiście podcast będzie trwać i będziemy się słyszeć, ale może już troszeczkę w innej formie, może nieco luźniejszej niż 10 newsów plus poczekalnia. Tak wiecie, żeby no nie wiem, ja wolę osobiście z wami spotkać się na 40 minut albo godzinę i mówić o 5 ciekawych rzeczach, niż na siłę szukać czegoś, co wydarzyło się gdzieś tam w Indonezji, bo może akurat będzie to ciekawe, i spędzać kolejne 3 godziny nad potwierdzaniem tego newsa. A później się okaże, że co kogo obchodzi Indonezja? Poza tym jesień, zima i wiosna jest tak, że jest 10 fajnych, ciekawych informacji, a potem jeszcze masa takich małych pisklątek, o których fajnie wspomnieć, i to jest właśnie poczekalnia. W tym momencie, jak sami wiecie, poczekalni nie ma, tak więc oficjalnie może zakończmy dzisiaj drugi sezon podcastu Agent Tomasz. 25 odcinków, no to tak jak w serialach jest, nie? 20 parę odcinków, koniec sezonu. Chyba przywykliśmy już do tego. Moi kochani, człowiek odpowiedzialny za brzmienie muzyczne w tej audycji, czyli DJ Funky Kowal, wyprodukował nową piosenkę a propos Euro 2012. Zapraszam zarówno na profil Funky Kowala, który ma jakby to, nie wiem, to jest w zasadzie jego oficjalna strona, bo ja nigdzie więcej nie widziałem tych piosenek. Jak wpiszecie DJ Funky Kowal na YouTubie, to znajdziecie cały profil, polecam wszystkie piosenki, a od niedawna jest też nowa piosenka o Euro, którą pozwolę sobie w dzisiejszym agencie wrzucić. Ten artysta jest odpowiedzialny, jest autorem ścieżki dźwiękowej do tej audycji, czyli wszystkie te przerywniki, ta muzyczka, motyw przewodni, to wszystko jest DJ Funky Kowal. Jeśli słyszeliście płytę Dla Posła, to on też tam wyprodukował muzykę na tą płytę. Więc to jest taki fajny newsik, że jest coś o Euro 2012, co niekoniecznie jest eurospoko. Bo ta piosenka na pewno nie jest eurospoko, to zapewniam. Chociaż oczywiście sama piosenka jest bardzo, bardzo spoko. Co do Euro 2012, nie, powiedzmy, że nie będziemy o tym rozmawiać, dobra? Bo tego jest pod dostatkiem w internecie. Ludzie tak naprawdę w tym momencie, jeśli chcą informacji, to idą do internetu i na pewno Euro 2012, najważniejsze rzeczy, jakie można się z mainstreamowych mediów dowiedzieć o Euro 2012, to są wyniki poszczególnych spotkań i kto z kim gra i kiedy i tak dalej. Natomiast całe niuanse związane z infrastrukturą, finansami, zadłużeniem, firmami, które to budowały i wciąż czekają na pieniądze, to wiadomo, po to się idzie do internetu i jest tego pełno, a ludzi, których to nie obchodzi, po prostu w zasadzie nie chcą tego wiedzieć, więc umówmy się, że o Euro 2012 będziemy mówić znowu w sierpniu, w lipcu, jak już zaczną się powoli komisje do spraw przekrętów nad Euro 2012. Ja dostałem zaproszenie do uczestnictwa w imprezie otwarcia w ogóle Euro 2012, tylko oczywiście nie mówię o stadionie, mówię o imprezie, na której będzie się ten mecz oglądać w telewizji, tak jak pan prezes, prawda, wybiera telewizor w gronie przyjaciół. Ja też właśnie przez inne z kolei grono przyjaciół też zostałem zaproszony na telewizję, na transmisję telewizyjną, tak więc następny agent będzie albo przed weekendem, albo po weekendzie. Nie uda mi się go zrealizować w piątek wieczór, tak żeby na sobotę rano był gotowy. Zresztą chyba w następną sobotę rano nikt za bardzo nie będzie czekał na jakieś tam gadanie o Obamach, Merkelach, Tuskach i innych tam, prawda, artystach cyrkowych. Tak więc pewnie Euro troszeczkę namiesza w harmonogramie, ale cóż, oficjalnie skończyliśmy ten sezon, więc drugi sezon dzisiaj oficjalnie go kończymy. Oficjalnie po cichu, wiadomo, nie ma co tu jakichś fajerwerków odpalać. Moi kochani, jeśli macie Skype'a, to bardzo zapraszam Was bardzo serdecznie do zostawiania wiadomości głosowych na adresie agenttomasz.pl. Taki jest mój login na Skype'ie i możecie tam zostawić wiadomość głosową, jeśli są tematy, które chcielibyście poruszyć w tym programie. Pomyślałem, że taki element można byłoby powolutku zacząć promować. A nuż ktoś się nagra. Program pilotażowy, nazwałem to Star Trek, czyli Star Trek, zacznij nagrywać. Wiem, że niektórzy wolą komentować na YouTubie, niektórzy wolą wysyłać e-maile, chyba to jest największa grupa, niektórzy wolą komentować na Facebooku czy na stronie agentomasz.pl. Może też znajdzie się ktoś, kto chciałby zostawić jakąś głosową pretensję, tudzież pochwałę na adresie agentomasz.pl, ale na Skype'ie, jeśli wpiszecie agentomasz.pl, to wyskoczy Tomasz Agencki, tak samo jak na Facebooku, i tam możecie swoje zażalenie albo laudację
złożyć. To tyle odnośnie informacji właśnie tych tak zwanych parafialnych, bo to tylko taka garść rzeczy. Przed nami 10 newsów, o których za głośno nie było w minionym tygodniu, aczkolwiek mogło być. I w prawdziwych, niezależnych mediach by było! Zapraszam serdecznie. Tego już nie da się ukryć, że najbliższe dni i tygodnie będą dramatyczne. Numer 10. And smuggled him into the Warsaw ghetto and a Polish death camp to see for himself. W mijającym sezonie grzewczym ja, niżej tutaj podpisany Tomasz Agencki, przy współudziale Radia Kontestacja zrobiliśmy taką akcję, nazywało to się Płyta dla Posła, gdzie szkoliliśmy tych buraków w ogóle w podstawach ekonomii. To pewnie pamiętacie, bo wielu z Was, słuchaczy tego podcastu, uczestniczyło czynnie w produkcji tego wydarzenia, które tak naprawdę jeszcze się toczy, jeszcze trwa. Ale kwestia polega na tym, że ja właśnie się dowiedziałem, że polscy senatorowie napisali list taką kolektywną ręką do swoich kolegów senatorów w Stanach Zjednoczonych i oni tam proszą o to, żeby jednak wpłynęli na prezydenta Baracka Obamę, żeby oficjalnie przeprosił. To się zaczyna robić troszeczkę już męczące tak naprawdę. Zobaczymy, jaka będzie reakcja, ale tak pomyślałem, że może polski rząd powinien wyprodukować takie płyty we wszystkich językach. Coś jak Płyta dla Posła, tylko dla wszystkich posłów i wszystkich senatorów na całym świecie, gdzie jest po prostu napisana polska historia. Ja mogę nawet się podjąć i nagrać jeden rozdział, jedno stulecie. No wiecie, cała nasza bolesna historia pokazana, jak byliśmy gnębieni tam od, powiedzmy, że od zaborów, nie? Żeby nie było za bardzo. Od zaborów. Chociaż w dzisiejszym agencie będziemy jeszcze mieli jedną wiadomość sensacyjną, fantastyczną wiadomość odnośnie historii Warneńczyka. 1444 rok. W ogóle a propos Litwy, Jagiellonów i w ogóle całego strzału, jaki... Dobra, nie będę o tym mówił teraz, dobra? Co się dzieje? Tak jak mówiłem, zaczynamy jeszcze raz od tej obozowej wpadki barakowej. Medal wolności, najwyższe odznaczenie cywilne dostała już Margaret Thatcher, John Wayne dostał, James Stewart, T.S. Eliot, Walter Cronkite, Ella Fitzgerald jest też, została odznaczona tym oto medalem i my wiemy tylko o tym, że w tym roku dostał pośmiertnie Jan Karski. I znamy całą historię z tym, jak przekazywał historię Rooseveltowi o tym, że co się w Polsce dzieje, co się w obozach nazistowskich wyprawia. I Roosevelt głównie był zainteresowany tym, czy w Polsce się dobrze konie traktuje, jak mu Karski o tym opowiadał. Dobra, tą historię znamy, prawda? W tym roku oprócz niego dostało jeszcze parę innych osób tą właśnie nagrodę. Między innymi na przykład Bob Dylan dostał tą nagrodę. Jakoś nie usłyszałem ani razu, przynajmniej w tych głównych wydaniach dzienników, że Bob Dylan też tam był. Serdeczna przyjaciółka Bronisława Geremka, Jana Madlenka Korbelowa, powszechnie znana jako Madeleine Albright. Też cisza w polskich mediach. No ja rozumiem, że Toni Morrison, pisarka, może być troszeczkę mniej w Polsce rozpoznawalna, tudzież niewiele osób kojarzyłoby, niewielu widzów TVN-u kojarzyłoby, kto to jest John Glenn w ogóle. Dolores Huerta na przykład też została odznaczona tym medalem i no cichutko, nie? Ale to chociażby o Albright i Dylanie, o tym, że nie wiem, w zacnym towarzystwie ten Karski się znalazł w jakiś sposób. Ja tak szukałem i znalazłem tą listę, bo oczywiście to nie jest utajnione bynajmniej. No i zacząłem się zastanawiać, według jakiego klucza tak naprawdę zostały te osoby dobierane. No i tak sobie pomyślałem, że wiadomo, nie ma tu przypadków, to jest jak Eurowizja, prawda? Kto na kogo głosuje, no to jest totalnie polityczne, no chyba, że się na siłę fałszuje, tak jak ta Hiszpanka. No i tak pomyślałem sobie, że gdybym był jakimś narodowo-nacjonalistycznym, w ogóle tutaj prawdziwie polskim nadawcą radiowym, to bym natychmiast powiedział, że Żydzi i masoni, no bo przecież Jan Karski swoją drogą, ale Rotfeld odbiera nagrodę, zresztą Jan Karski za rzecz związaną, jakby nie było z Holokaustem, odbiera nagrodę. Bob Dylan przecież to jest tylko i wyłącznie pseudonim, tak naprawdę nazywa się Szabtaj Zisel Ben Abraham, tudzież powszechnie Robert Zimmerman na niego mówiono, ale powiedzmy, nie? Do tego mamy Madeleine Albright, która no jakby nie było, jest Żydówką, nie? Więc to, ale łamie się ta teoria, bo na przykład John Glenn jest masonem, więc też mógłbym powiedzieć, że Żydzi, masoni i tak dalej. Dobra, ale tak naprawdę już
nie nabijając się z teorii spiskowych i nie próbując budować nowych teorii spiskowych, jest to przewspaniale napisana lista, totalnie poprawna politycznie, jak tylko się da, ale tylko generalnie ci ludzie złożeni są w jakiś sposób z przyjaciół królika. To znaczy wiadomo, że Barack Obama ułożył tą listę, tudzież jego sztab, tak samo jak nie on pisał sobie przemówienie, o czym bardzo mało w Polsce osób wie, tylko po prostu koleś jest pacynką, umówmy się szczerze i powiedzmy to jasno, że który czyta z teleprompterów i tyle. Zawsze ma taką samą minę, jak czyta. On jest nawet bardzo dobrym lektorem, jeśli chodzi o telepromptery. Naprawdę, jest bardzo dobrym lektorem, ale no, mamy piękną, poprawną, politycznie wspaniałą listę. Bob Dylan, wiadomo, prawa człowieka, hippisi, antywojenne działania itd., itd. Toni Morrison, pisarka. Pisarka, która miała pretensje do republikanów w czasie nagonki. Znaczy, ona oskarżała republikanów o nagonkę na Billa Clintona. Pamiętacie, jak on miał te spotkania z Moniką Lewińską, których oczywiście nigdy nie miał, jak mówił, przecież które miał, jak później się okazało, to wtedy okazało się, że znaczy inaczej, to właśnie ta Toni Morrison, ta pisarka, która właśnie dostała tą nagrodę, mówiła o tym, że oni atakują Billa Clintona, ponieważ on jest najbardziej czarnym prezydentem. I to rasiści atakują Billa Clintona, bo Bill Clinton jest czarny. Bill Clinton gra na saksofonie, je śmieciowe jedzenie, zdradza żonę, co tam jeszcze nie robi, po prostu ma wszystkie cechy czarnego chłopaka i za to go atakują. Dolores Huerta, następna odznaczona, honorowy członek socjalistycznych demokratów Ameryki, zakochana w Hugo Chavezie, która mówi o tym, że Stany Zjednoczone są tak bogatym krajem, że mogłyby z powodzeniem zastosować reformy wenezuelskie Hugo Chaveza na swoim gruncie, która mówi, że pracodawcy są największym złem i nielegalni obywatele w Stanach Zjednoczonych powinni łączyć się ze związkami zawodowymi, żeby właśnie walczyć ze złymi wyzyskiwaczami, kapitalistami itd., itd. Nawet Barack Obama wspomniał o tym w przemowie, kiedy odznaczał ją tym medalem, że to od niej wziął hasło Yes We Can, Si Se Puede. Ona go zainspirowała do tego, żeby tym hasłem ozdobił swoją kampanię prezydencką 4 lata temu. And on a personal note, Dolores was very gracious when I told her I had stolen her slogan, Si Se Puede, Yes We Can. Knowing her, I'm pleased that she let me off easy. Dobra, John Glenn, astronauta, można byłoby powiedzieć, no ale jaki tam auto, co astronauta ma wspólnego z polityką, prawda? Okej, ale w 1984 roku kandydował do uzyskania nominacji do kampanii prezydenckiej. Był kimś w rodzaju Newta Gingricha dzisiejszych czasów z partii demokratycznej. Chciał startować przeciwko Ronaldowi Reaganowi. Nie dopuścić do tego, żeby Ronald Reagan w 1984 roku na drugą kadencję został prezydentem. I całkiem dobrze mu poszło. No Madeleine Albright, jakby nie było, sekretarz stanu u Clintona. No i tyle, na tym się kończy lista. No Jan Karski, który w zasadzie przypomina o pewnej no, mało chlubnej części Roosevelta, jakby nie było demokratycznego prezydenta, ale cóż. Dobra, ja się ostatecznie, ja się cieszę z tego, że Barack Obama walnął gafę, bo wreszcie szersza część publiczności w Polsce zobaczyła, co to za koleś tak naprawdę, jakim on jest bucem, kto, że, wiecie o co chodzi, dowiedzieli się o tych teleprompterach i tak dalej. Poza tym, jak tylko Barack walnął gafę, natychmiast wszyscy, bo wiadomo, jest rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych w tym momencie, wszyscy republikanie na nim siedli, Rush Limbaugh, Glenn Beck i tak dalej, wszyscy dość słusznie, że na nim siedli, oczywiście, ale to sprawia, że mamy cały establishment republikański po naszej stronie. I to jest po prostu, to może nam się przydać tak naprawdę. A poza tym też taki mały newsik, który nie przebił się do polskich mediów a propos właśnie kandydatów ubiegających się o nominację partyjną do kandydowania w wyborach prezydenckich, a propos Johna Glenna. Mitt Romney przekroczył wymaganą ilość delegatów, więc może liczyć na nominację. Praktycznie mają w kieszeni nominację Partii Republikańskiej a propos jesiennych wyborów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak więc ciekawa sytuacja się kreuje, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Mamy republikanów po swojej stronie. Zresztą oni wiecie, to chyba nie jest nowość tak naprawdę. Oni ruskich nie lubią, więc może nam się taka przyjaźń przydać, jeśli Mitt Romney miałby zostać prezydentem. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie Agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież.
Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmiana poglądów, utrata mocno rywalizujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Numer 9. Dobra, jeszcze na sekundkę zostaniemy w Stanach Zjednoczonych. Wiadomość, której puenta wydarzyła się przed sekundą tak naprawdę, ale do tego przejdę na końcu tej wiadomości. Reprezentant, poseł narodu Trent Franks z Arizony, republikanin, zgłosił taki projekt niedawno w Izbie Reprezentantów, który miał polegać na tym, że będzie się karać aż do 5 lat więzienia kobiety, które chcą dokonać aborcji ze względu na to, że nie podoba im się płeć dziecka. Jednocześnie taka grupa pro-life, która nazywa się Life Action, to jest z Kalifornii, żeby było śmiesznie, grupa, która walczy z rynkiem aborcji, wypuszcza w tym momencie na internet filmiki, z których możemy dowiedzieć się, że na przykład jeśli kobieta zgłasza się do Planned Parenthood, czyli to się nazywa po polsku zaplanowane rodzicielstwo. Jest nazwa, która totalnie nie pasuje. To jest zaplanowane nierodzicielstwo, powinno się nazywać ta organizacja. Dobra, sprawa jest troszeczkę skomplikowana. Na filmikach widać, że ci dostawcy aborcji, te kliniki aborcyjne, radzą kobietom po prostu, żeby zrobiły sobie test, dowiedziały się, czy to jest ta płeć dziecka, która im się podoba, czy nie. Ponoć bardziej przyszłe matki wolą być matkami synów niż córek. Jeśli na przykład okaże się, że nie chcesz mieć córki, to możesz wystąpić tam z jakimś podaniem o późną aborcję. Dokładnej terminologii nie znam, przyznam szczerze, że ten temat jest... No dobra, nie rozczytywałem się w temacie aborcyjnym. Kwestia polegała tylko na tym, żeby karać kobiety, karać sponsorów do 5 lat więzieniem. Miało to też zostać rozciągnięte na kobiety, które przyjeżdżają specjalnie do Stanów Zjednoczonych, żeby poddać się aborcji. I właśnie się w tym momencie dowiedziałem, że ten wniosek przepadł w Izbie Reprezentantów, mimo tego, że większość mają republikanie, którzy generalnie wspierają ten wniosek. Tylko z racji tego, że ten wniosek Trenta Franka był przedstawiany jako wniosek nadzwyczajny, to nie wystarczyła zwykła większość, zwykłe 50, przekroczenie progu 50% głosów, tylko wymagane były 2/3. I z tego, co się dowiedziałem właśnie, 2/3 ów projekt nie uzyskał, ale ciekawe, bo filmiki nadal wychodzą na zewnątrz i jasno i wyraźnie widać, że taki proceder ma miejsce. Oczywiście, że nigdy w życiu kobieta nie pójdzie do lekarza i nie powie, chciałabym mieć aborcję, ponieważ jest to dziewczynka. Wiadomo, że to jest bez sensu, nie? Ale podstawione dziewczyny, podstawione aktywistki tego Life Action rozmawiały przy użyciu właśnie mikrofonów, ukrytej kamery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, z przedstawicielami tego Planned Parenthood i mówiły jasno, że nie chce podjąć aborcję, bo jest to dziewczynka, na co te pracownice tych klinik aborcyjnych mówiły, oczywiście, usuwaj, rób co chcesz, nie? Oficjalnie to zawsze trzeba było na kartce napisać, że tam boli mnie głowa, nie wiem, mam skurcz nogi i wtedy oczywiście ta aborcja miała sens i była legalna, jeśli można użyć takiego słowa. Aczkolwiek rzeczywiście prawdziwe intencje mogły być inne od tych na papierze. No i demokraci się oburzyli, bo wiadomo, jak to demokraci, nie? Po prostu uwielbiają aborcję i w ogóle aborcja powinna być wręcz przymusowa. No, w rodzinach demokratów to ja nawet bym był za. Kolejna część wojny z kobietami, o której też wspominaliśmy tutaj na łamach agenta wiele razy. Republikanie ponoć prowadzą jakąś wojnę z kobietami. I przyznam szczerze, jeśli wpisze się w Google War on Women, Republicans, Democrats i takie tego typu hasła, tego typu tagi, to wyskoczy mnóstwo artykułów, ale tak naprawdę do końca o co chodzi i w jaki sposób republikanie wypowiedzieli wojnę kobietom i w jaki sposób chcą ją prowadzić, bo tego już się znaleźć nie da. W tym momencie okazuje się, że ponoć gdyby przeszedł taki wniosek, to byłaby to zwycięska bitwa w wojnie z kobietami, którą właśnie prowadzą republikanie, bo trzeba byłoby sprawdzać, co tak naprawdę kobietom chodzi po głowie, kiedy dokonują aborcji. Jest to jakiś, jakby nie było, argument. Może głupi, ale jest. Nikt tutaj nie zastanowił, że jeśli z badań wynika, że kobiety chcą dokonywać aborcji, kiedy dowiadują się, że to dziewczynka ma się urodzić, to nikt nie zadał sobie pytania, czy przypadkiem to nie jest
wojną z dziewczynkami, nie? Że dziewczynki mają przerąbane na starcie. O wiele większe prawdopodobieństwo, że zostanie dokonany ten zabieg. No chyba, że są to dziewczynki, które matki chcą ustrzec, bo jak już się ta dziewczynka urodzi, no to będzie musiała stawić czoła republikanom właśnie w ramach wojny z kobietami. I przed tym te matki chcą je ustrzec. Agent Tomasz. Numer 8. Odnośnie poprzedniej informacji, to jeszcze tak sobie pomyślałem, że w tym momencie jeszcze tak zwana lewica nie widzi nic złego w tym, żeby dokonywać aborcji ze względu na to, że na przykład nie podoba nam się płeć dziecka, które ma się urodzić. Ale wiecie, technologia idzie do przodu i jeśli rzeczywiście istnieje coś takiego jak gen bycia homoseksualistą, jak twierdzą właśnie ci sami lewicowi politycy, może mają rację, ja się tam za bardzo na tym nie znam, ale dobra, nawet jeśli mają rację. I miałoby się okazać, że taki gen bycia homo lub heteroseksualistą można znaleźć w takim małym płodzie, to ja spodziewam się tego, że oni nagle zaczną być przeciwni aborcji, bo nagle może się okazać, że jacyś rodzice będą chcieli usunąć ciążę, bo nie chcą, żeby na świat przyszło dziecko, które jest homoseksualistą. Będą mu chcieli oszczędzić tej wojny i tak dalej, tego wszystkiego, nie? Nagle może się okazać, że nagle lewica stanie murem przeciwko aborcji. To jest ten moment. Nagle okaże się, że każdy ma prawo urodzić się taki, jaki jest. To wiecie, o co chodzi. To są te same argumenty, można odwrócić do góry nogami, wystarczy je ładnie zaśpiewać, okleić taśmą, tam misiem obić i tak dalej. Będzie ładnie, pięknie i tęczowo. Dobra, przenosimy się na Słowację w tym momencie. Dużo mam strasznie na podkreślanych rzeczy, jeśli chodzi o Słowację. Moi drodzy, Słowacy mają dość euro, to jak się wszyscy domyślamy, to już wszyscy mają dość euro, ci, którzy weszli do strefy euro. Oni zaraz po wejściu do strefy euro przestali spełniać warunki do strefy euro. Polska dzięki temu troszeczkę zarobiła, bo w Krakowie na przykład otworzyło się dużo hurtowni i ze Słowacji przyjeżdżali mieszkańcy Słowacji przyjeżdżali do Krakowa na przykład, żeby robić zakupy, bo okazało się, że tam tak wszystko strasznie podrożało, ale do niedawna mieli coś takiego jak podatek liniowy. To jest taki bardzo dziwny twór ekonomiczny, który sprawił, że przyjeżdżają zagraniczni inwestorzy. Dzieją się takie niespotykane w Europie rzeczy, jak się ma podatek liniowy. Dlatego właśnie tak wielu polityków nie lubi podatku liniowego, bo dzieją się rzeczy, z którymi oni nie potrafią sobie radzić. Nie? Mieli 19% podatku liniowego. Wiecie, uproszczony system podatkowy, obciążenie społeczeństwa mniejsze za tym, ściągalność podatków im wzrosła, zaczęły się dziać rzeczy, z którymi europejski polityk, na który nie jest przygotowany, po prostu nie jest przygotowany. On wie, co ma mówić, jak jest bezrobocie, on wie, co ma mówić, jak są strajki, do tego to jest okej, nie? Tam rośnie bezrobocie, rośnie zadłużenie, spada wartość realna pieniądza, no to on wie, jak kręcić nosem, a tu nagle, matko boska, do czego ja jestem potrzebny, jak wszystko idzie samo i ku dobremu. Tatrzański tygrys, tak wtedy mówiono na Słowację, 10% rozwój rocznie. Spadek bezrobocia, pełna kasa, spełnione wszystkie wyśrubowane warunki, żeby wejść do euro, weszli do euro, no i walnął kryzys, nagle euro przestało im się podobać, no to cóż, no... Premier, jakby nie było lewicowy, Robert Fico, stwierdził, że on przejdzie i zacznie grać tą samą piosenkę. Już ma dość tego czasów, tego chaosu, wzrostu gospodarczego. On jest premierem lewicowym, on będzie śpiewał dokładnie tą samą piosenkę, którą śpiewają wszyscy politycy od Brukseli przez Paryż, Rzym, Madryt, aż po Bratysławę, właśnie jak się okazało. Tak więc cóż, opodatkujemy bogatszych, banki, energetycznych monopolistów, operatorów telefonii komórkowej, no ale najważniejsze, żeby biednych Słowaków te cięcia miały ominąć. Tak więc opodatkujemy banki, opodatkujemy telefony komórkowe, ale jednocześnie nakażemy bankierom i tym operatorom telefonii komórkowych, żeby nie podnosili cen swoich produktów. Ciekawe to jest, nie? W ten sposób, jak powiedział Fico, chce się zbliżyć do dojrzałej Europy. I oni mają teraz taki plan, że z tego 19% podatku liniowego zrobią 25% dla osób, które zarabiają więcej niż 33 tysiące euro rocznie i 22% dla firm. Do tego wprowadzają specjalny podatek bankowy oraz podatek od transakcji finansowych.
no to rzeczywiście dojrzała Europa jest już nie zielona, tylko w pełni czerwona, można powiedzieć. No i oczywiście tam chcą opodatkować drogie samochody, żeby były jeszcze droższe. No to wiecie, no to stara piosenka, nie? I póki co z zapowiedzią tych podatków idą ostrzeżenia wręcz dla firm, żeby nie podnosiły cen towarów, bo oczywiście podniesienia, te wszystkie dążenia do dostania się krajem dojrzałej Europy nie mogą oczywiście ciachnąć po kieszeni zwykłego Słowaka. To jest tylko sięganie do głębokich kieszeni banków i tego wszystkiego, co już wcześniej wspomniałem. I jak tłumaczy to premier, to jakby to zbliżanie się do dojrzałej Europy nie jest jedyną motywacją jego działań. To jest zwrot, który uwielbiam znaleźć. Ja wiem, że on zawsze, znajdowanie pieniędzy przez rząd zawsze towarzyszą temu jakieś nieszczęścia, ale nie wiedzieć czemu, jak ja gdzieś znajduję ten zwrot w prasie, znaleźć w tym wypadku na przykład 1,5 miliarda euro musi słowacki premier, to jakoś uśmiech mi wychodzi na usta natychmiast. On musi gdzieś znaleźć 1,5 miliarda euro. Znaleźć. Piękne, znaleźć. Ponieważ zgodził się na pakt stabilizacyjny przyjęty przez członków strefy euro. Tak więc Słowacja musi znaleźć 1,5 miliarda euro, więc zaczyna powoli szukać obywateli chętnych do zapłacenia. Za straty spowodowane przez żurawie rolnicy nie dostają odszkodowań. Ptaków nie ma na urzędowej liście zwierząt, za które odpowiada państwo. Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. Numer 7. Szybki strzał z Forbesa. Adam Ozimek napisał artykuł a propos biznesów robionych przez wokalistę The White Stripes. Pamiętacie taki zespół The White Stripes? Jack White jest podstawą tego zespołu, ale w tym wypadku nie chodzi o dzieła wyprodukowane przez zespół, tylko przez wytwórnię The Third Man, czyli jakby trzeci człowiek. Kwestia polega na tym, że Jack White zaczął. On był dosyć konkretny człowiek zawsze i on chyba jest dosyć inteligentnym człowiekiem, ale zaczął gadać jak wolnorynkowiec i wyobraźcie sobie, zaczął bronić wolnego rynku. Co się w towarzystwie artystów północnoamerykańskich zdarza niezwykle rzadko, a im rzadziej się to zdarza, tym bardziej należy to pochwalić, bo to wymaga odwagi. W Stanach Zjednoczonych, w wolnorynkowym kraju, chwalenie wolnego rynku to jest naprawdę akt odwagi. Nieraz muszą wiele poświęcić artyści chwalący wolny rynek. I co się stało? Kwestia dotyczy rzadko wydawanych albumów przez tą wytwórnię. Jack White uświadomił sobie, że jeśli jakieś albumy wydawane są w kolekcjach, w edycjach kolekcjonerskich, gdzie jest bardzo mała ilość egzemplarzy, to cena takiego produktu rośnie w górę. Tak czy inaczej, rynek zawsze sprawi, że ta cena będzie wysoka. Bardzo ciekawostka odkrywcza. No, mówimy o amerykańskim piosenkarzu, moi drodzy. To jeśli słyszeliście płytę Dla Posła i tak dalej, czytaliście wykłady Misesa, to wiecie. I cena rynkowa zostanie osiągnięta niezależnie od tego, jak niską wcześniej cenę nadamy temu produktowi jednostkowemu. Jeśli ktoś, to według Jacka White'a, cały czas te mądrości, za Jackiem White'em podążam, jeśli ktoś miałby zarobić na rosnącej cenie tych właśnie jednostkowych, krótkich, mało nakładowych wydań kolekcjonerskich, to najlepiej, żeby byli to artyści i producenci, którzy to wydają. No tu się od razu oczywiście oburzyło towarzystwo muzyczne i to właśnie chyba w zasadzie tylko chodzi o to oburzenie słuchaczy, przywykłych do tego, że płyty kosztują paręnaście dolarów albo w ogóle w rzeczywistości to się je ściąga z internetu.
Jack White stwierdził, że lepiej jest produkować niskonakładowe edycje, ale takie, gdzie ta płytka jest jakaś tam, ma jakieś ładne zamszowe bajerki, świeci się światełko, tak żeby człowiek, który ją kupił, który ją nabył, zapolował na nią, miał jakąś ochotę, żeby to dla niego stanowiło coś więcej niż tylko kilka dźwięków nagranych na tej płycie. Ludzie się strasznie od razu oburzyli. Kwestia polegała na tym, że kiedy wytwórnia Third Man wypuszczała jakiś produkt na rynek, to powiedzmy on na początku kosztował $50, ale przede wszystkim był wykupywany przez koników, którzy natychmiast ten produkt przetwarzali. Brali, kupowali go na pudełkami, wykupywali praktycznie cały nakład, po czym odsprzedawali dalej na eBayu i dochodziło do tego, że jedna taka płyta z kolekcji potrafiła kosztować $300. Więc nagle goście z wytwórni, a przede wszystkim Jack White, stwierdzili, że jeśli oni ustanowią, i oczywiście te za $300 się spokojnie sprzedawała ta płyta, więc oni stwierdzili, że jeśli oni rzucą hasło $300 za takie ładne wydanie, to nie zarobi na tym człowiek, który tylko i wyłącznie jest pośrednikiem, tylko zarobią artyści. Klient na końcu tego łańcucha tak czy inaczej płaci $300, więc w sumie nic się nie zmienia, tylko po prostu ta nadwyżka przypada artystom, twórcom, producentom, ludziom, którzy podjęli ryzyko, żeby tak naprawdę zostało to dzieło wyprodukowane i którzy włożyli w to cały wysiłek i talent. Kiedy się okazało, że ceny tych kolekcji skaczą nagle z $20 do $300, no to podniósł się szum, że Jack White i jego wytwórnia to są wykorzystujący zwykłych, biednych słuchaczy, kapitaliści i tak dalej. No co Jack White, wyobraźcie sobie, postawił się i powiedział, że on nie jest kolesiem, którego praca polega na tym, żeby to koniki zarabiały. On jest od tego, żeby dawać ludziom to, czego chcą. Ta oczywistość, którą z siebie wypuścił, jest rzeczywiście takim aktem odwagi, że aż Forbes o tym napisał. I nie ma, wiecie co, w tej historii wielkiego przewrotu, ale tak jak mówię, takie rzeczy, szczególnie w świecie popkultury amerykańskiej, należy odnotowywać. Co niniejszym, czy nie? Przed Państwem antyniusy. Delegacja usportowionej frakcji Nowej Socjaldemokratycznej Narodowej Partii Pracy, w skrócie NSD-2P, dostała potwierdzenie, iż emblematy eksponowane na brunatnych koszulach przedstawicieli NSD-2P nie będą podlegały karom, cenzurze ani innej dyskryminacji. Wszystkim kibicom zapewniamy komfort i bezpieczeństwo na Euro 2012, oświadczyła minister Mucha. Grupa rosyjskich kibiców zapowiedziała drugi obok warszawskiego przemarsz. Grupa wyruszy spod gdańskiego stadionu, by złożyć wieniec wiecznej pamięci wodzowi rewolucji pod bramą stoczni. Program Pierwszy Telewizji Polskiej nie ma zamiaru przepraszać obywateli Zjednoczonego Królestwa za wyemitowanie dokumentu o handlu żywym towarem, którego wzrost spodziewany jest w związku ze sportowymi imprezami nadchodzących miesięcy. Według ambasadora Wielkiej Brytanii fakty przedstawione w filmie są zaprezentowane z tezą, wybiórczo i z pominięciem istotnych faktów. Nieoficjalnie mówi się o zemście polegającej na produkcji dokumentów o Polsce i Polakach mieszkających w Anglii. Unijny komisarz do spraw rozszerzenia strefy euro, Otto von Affermacher, oświadczył, iż Komisja Europejska nie będzie zajmowała się strefą euro i jej problemami aż do powrotu większości komisarzy z wakacji. Włoski minister finansów Vacumo Netto Brutto poparł decyzję komisji, stwierdzając, iż Grecy, naród utrzymujący się z rynku wakacyjnego, mogą tylko na tym skorzystać. Nawet jeśli po czerwcowych wyborach w Atenach wyłoni się koalicja optująca za wyjściem ze strefy euro, biuro Affermachera czynne będzie dopiero od połowy września. Petenci przyjmowani są w pierwszy wtorek miesiąca po okazaniu zaświadczenia 7 łamane przez A330B pobranego wcześniej z recepcji. To były antyniusy. Ostatnia wieść się niosła z najwyższych pionów. Sam premier zajmie się budową stadionów. Ludzie słuchali go jak w letargu. Tymczasem rząd
wybudował bez przetargu. W Portugalii trochę ponad 300 milionów. U nas 2 miliardy stadion też z betonu. Rząd fachowców chyba powinno się przymknąć, żeby złodziejaszki nie mogły się wymknąć. Jeśli przed sąd trafia się za grosze, czy prokurator z urzędu mógłby sprawdzić proszę, jaki był naprawdę koszt budowy stadionu? Kto dał politykom w łapę? Kto wdzięczył się komu? Słyszał ktoś, by cena aż tak ochotnie w ciągu kilku miesięcy wzrosła kilkukrotnie? Polska gola, po Euro 12 będzie Polska goła. Kibice czekają na bramki w nadziei, na piłce zarabia bafta złodziei. Polska gola, po Euro 12 będzie Polska goła. Kibice czekają na bramki w nadziei, na piłce zarabia bafta złodziei. O PZPN-ie biorą kasę i w nogi, w zeznaniach Niemcy jakby byli związkiem jogi. Handel meczami ustawionymi, kto płaci, ten przechodzi do wyższej ligi. Żaden inny związek nie ma takiej struktury, ogromu pracy dla prokuratury. Łapówki za sprzedaż lato kręci na łowę, wydrukują mecz z końcem drugiej połowy. Piłkarze grają jak w wciśniętym hamulce. PZPN wie to przez orła na koszulce. Prezesi, działacze i obserwatorzy, nikt nie wie co lub kto ich w Polsce mnoży. Niektórzy twierdzą, że przybyli z kosmosu. Przez kosmitów polska piłka nie może być z chaosu. Polska gola, po Euro 12 będzie Polska goła. Kibice czekają na bramki w nadziei, na piłce zarabia bafta złodziei. Polska gola, po Euro 12 będzie Polska goła. Kibice czekają na bramki w nadziei, na piłce zarabia bafta złodziei. Numer 6. Dobra, ja wiem, że jakbym był bardzo czepiański, to bym się przyczepił do White Stripes i powiedział, że ta wytwórnia nic nie wie o wolnym rynku, tylko po prostu zwietrzyli, że ktoś im podkrada potencjalne pieniądze i żadni z nich wolnorynkowcy, żadni z nich kapitaliści po prostu obczaili, że ktoś po drodze coś tam ich przycina. A o wolnym rynku mogą równie dobrze nic nie wiedzieć i dalej głosować na Obamę. To nie wiemy tego. Jest taka opcja. Pozostajemy w temacie muzyki, aczkolwiek niekoniecznie słuchanej dobrowolnie. Al Jazeera donosi, że jedną z metod tortur w Guantanamo Bay jest puszczanie więźniom piosenek z ulicy Sezamkowej. I to jest najważniejsza część newsa. Równie dobrze mógłbym już to, prawda, zamknąć. Bo tylko uzupełnię, że podają to za Thomasem Keenanem, który jest aktywistą odnośnie praw człowieka. I oczywiście wzburzyło to ogromne protesty, że jak to można w ogóle kogoś torturować muzyką. Człowiek, który jest kompozytorem większości piosenek z ulicy Sezamkowej, wyobraźcie sobie, jest taka osoba. Te piosenki musiał ktoś napisać. One nie napisały się same. Nie wymyślił ich Kermit ani Wielki Ptak. Ten człowiek nazywa się Christopher Cerf. On jest dosyć znanym, dobrze zarabiającym muzykiem w Stanach Zjednoczonych. Może niekoniecznie jest pierwszoplanową gwiazdą rocka tak naprawdę, ale wyobraźcie sobie, jeśli jesteście w stanie napisać przynajmniej 40 wariacji na temat alfabetu do ulicy Zamkowej, no to musicie mieć gigantyczne. No, nie chcę tu powiedzieć wielkie ucho, ale no, słuch musicie mieć no, talent ogromny, naprawdę ogromny. A on rozpisał i cyfry, i liczby, i alfabet, i wszystko, co się na wszystkich bohaterów ulicy Zamkowej przez tyle lat. On sam zaczął szukać i okazało się, nakręcił w ogóle film, żeby było śmieszniejsze, ten człowiek. Ten film ma tytuł Pieśni Wojny. Odnośnie, cały film, który nakręcił ten kompozytor, opowiada o tym, jak na przestrzeni wieków, jak się okazuje, przez stulecia wykorzystywano muzykę do tego, żeby męczyć wrogów. I na przykład wrogów wolnorynkowej i kapitalistycznej Ameryki męczy się piosenkami, głównie piosenkami z ulicy Zamkowej, ale to jest wykwintny pomysł, nie? To trzeba naprawdę mieć, to jest coś. Jak wygląda taka tortura, jeśli chcecie usłyszeć? Więźniom nakłada się słuchawki na uszy, przywiązuje do krzeseł, po czym przez na przykład całą dobę puszcza się piosenki z ulicy Sezamkowej. To może bez tego całego klimatu przywiązywania do krzeseł, ale na przykład przecież są mamuśki czy młodzi rodzice, którzy muszą słuchać tych dziecięcych piosenek, nie? Po 130, 300, 500 razy. To sobie można uświadomić, jaki to jest ból. To jest tortury i co gorsza, te tortury działają. Mógłby ktoś powiedzieć oczywiście, że no, każde tortury są nieludzkie i żadna tortura nie jest humanitarnym traktowaniem. Ale skoro już
Okazuje się, że ponoć Bin Ladena złapali dzięki temu, że właśnie przesłuchiwali obozowiczów Guantanamo Bay. To może lepiej puszczać komuś Alfabet w kółko, czy inne pioseneczki o tym, jak świeci słońce nad ranem i jak zachodzi wieczorem, czy coś takiego, niż na przykład ich podtapiać, nie? Może już z dwojga złego to jest lepsze. Huffington Post dokłada się jeszcze do tego. Okazuje się, że jeszcze oprócz ulicy Sezamkowej jest jeszcze Enter Sandman Metallica w repertuarze. To musi być hardcore. Oraz piosenka Bodies, Drowning Pool, zespołu Drowning Pool. Zresztą bardzo fajna piosenka. Obie piosenki już mają dosyć sporo lat. Z tą piosenką Bodies, zespołu Drowning Pool, to był też skandal, że ona zainspirowała tego chłopaczka z Arizony, co strzelał... To był styczeń 2011, pamiętacie? Jared Lafner się nazywał chłopak. Postrzelił z panią senator amerykańską. To on ponoć był zainspirowany piosenką Bodies. Jeśli weźmiemy Enter Sandman i do tego Bodies, to może się okazać, że te piosenki są puszczane tym ludziom. Znaczy, można wysunąć taką teorię. Nie po to, żeby ich męczyć, tylko może, żeby im tam, nie wiem, do innych celów zamienić ich w cybernetycznych robotów wykonujących rozkazy ABC. Do tego jeszcze ulica Sezamkowa, dzięki której uczą się tak naprawdę angielskiego, nie? Nie, to się cały czas mówią na to tortury. Dobra, skoro generalnie z torturami jest tak, że jakkolwiek byśmy kogoś nie torturowali, to będzie źle i tu akurat na przykład kompozytor piosenek, których się używa do torturowania, zgłosił protest, że on nie chce, żeby to jego piosenki służyły do tego, żeby ludzi męczyć. Ja się zastanawiam, czy na przykład jakby się okazało, że w Guantanamo Bay zamawia krzesła z jakiejś konkretnej firmy i przywiązuje tych terrorystów do krzeseł konkretnej firmy, to czy ta firma mogłaby zgłosić protest, że my nie chcemy, żeby nasze krzesła zostały wykorzystywane do tortur? Na jakiej podstawie ktoś zdecydował, że nasze krzesła są najlepsze do tortur? Że co, po 6 godzinach jest niewygodnie? Wyobrażacie sobie, jakie pieniądze by wyciągnęli z pozwów? Większe niż z krzeseł na pewno. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Agent Tomasz. Słuchajcie, to co do mnie dotarło a propos polskiego numer 5. Polskiej historii, to jest wycinek polskiej historii. Ale jak ważny się może okazać? On się może okazać ważniejszy niż ten, że tak powiem, polski aspekt obozowo-barakowy, jeśli chodzi o miniony tydzień. Dużo ważniejszy. Ale w minionym tygodniu było o tym zupełnie cicho. Słuchajcie, brzmi to niesamowicie i może dlatego właśnie, że brzmi to aż tak niesamowicie, to bardzo mało na ten temat dało się usłyszeć. Moi kochani, jeśli wpisze się na Google Władysław III Warneńczyk, no wyskoczy Wikipedia, prawda? I różnego rodzaju opowieści o nim takie bardzo szkolne. I jeśli wejdziemy na ulubioną stronę naszego prezydenta i zjedziemy do wojny z Turcją, to możemy przeczytać tam takie zdanie. Wiadomo, 1444 rok, Władysław umiera, 10 listopada, pod Warną, no tutaj historia, prawda, szkolna bardzo i tak dalej, i tak dalej. I tu jest taki paragrafik. Według niektórych relacji głowę polskiego króla sułtan turecki przechowywał potem jako trofeum wojenne w garnku z miodem przez wiele lat. Nigdy nie odnaleziono ciała monarchy, mimo że nawet odarte z odzieży było łatwe do rozpoznania, bowiem Warneńczyk miał 6 palców u jednej ze stóp. Dlatego szerzyły się opowieści o jego cudownym ocaleniu, które spowodowały zwlekanie z koronacją przez Kazimierza Jagiellończyka. To jest początek teorii spiskowej. Koniec cytatu z Wikipedii i wchodzimy na źródła, wchodzimy na Daily Telegraph na przykład, czy Daily Mail, gdziekolwiek byśmy chcieli, bo mam tą wiadomość właśnie z tych dwóch źródeł, jak również z Gazety Prawnej. Cytaty dotyczące niesamowitej rzeczy. Według portugalskiego badacza Manuela Rosse, Władysław III Warneńczyk nie zginął w 1444 roku w bitwie pod Warną, przetrwał i postanowił żyć dalej na wygnaniu. Władysław Warneńczyk miał osiąść na Maderze jako Henryk Niemiec i związać się z portugalską szlachcianką. Wracając do Google'a i Władysława Warneńczyka, przynajmniej tak moja mozzarella Firefox pokazuje trzecie źródło. Zobaczcie sobie,
jaki jest teledysk z YouTube'a na trzecim miejscu. Najpierw jest Wikipedia, później jest darmowa encyklopedia i na trzecim miejscu jest filmik z YouTube'a. Władysław III Warneńczyk, homoseksualny król Polski. Nie, dobra, to jest... Ciekawe, że to wyskakuje na pierwszej stronie, jak się wpisze Warneńczyka. Jan Długosz ponoć o tym pisał. I tu właśnie, nie żebym się czepiał tego, że on był homoseksualnym królem, tylko jeśli naukowiec z Portugalii opisuje, że on się związał z jakąś portugalską szlachcianką, która dała mu syna? No dobra, może to nie jest tak ważne. Dobra, olać to. To nie jest aż tak ważne. Sądy w całej Europie wiedziały, kim on naprawdę jest i z pewnych powodów trzymały całą sprawę w tajemnicy. Kwestia polega na tym, że ten syn Warneńczyka to był, uwaga, uwaga, werble, Krzysztof Kolumb. Taram! I to Krzysztof Kolumb, moi drodzy, a w zasadzie Krzysiek Kolumbowski odkrył Amerykę. Znaczy on myślał, że odkrywa Indię, ale dobra. Okej. Okay. Teraz będzie, że to my takie głupki jesteśmy. No dobra. Czy to jest dobra wiadomość dla Polaków tak naprawdę? Płynął do Indii, myślał, że dopłynął, a tak naprawdę był ówczesny GPS, to wiecie, nie to co dzisiaj. Słynny żeglarz, nie mając jeszcze na koncie żadnych dokonań, poślubił bowiem wywodzącą się z wyższych sfer Portugalkę. Tu mówimy o Krzysztofie Kolumbie już. To właśnie wysokie pochodzenie Kolumba miało także skłonić możnowładców do finansowania jego wojaży. Manuel Rosa już zwrócił się do decydentów w Krakowie z prośbą o udostępnienie DNA władców spoczywających w katedrze. Colón, la historia nunca contada napisał taką książkę. Ona niedawno została przetłumaczona i można ją kupić także w Polsce. Ponoć jest wynikiem 21 lat badań. Manuel Rosa odwiedził Polskę, po czym wrócił do Portugalii. 16 maja dał wykład w Portugalskiej Akademii Historycznej w Lizbonie. I tam się okazuje, przyjęto go z aplauzem i cała grupa naukowców portugalskich obiecała, że pomoże promować nową wersję historii Krzysztofa Kolumba. Czyli co, Krzysztof Kolumb był Jagiellończykiem, był Polakiem, moi drodzy. Kolejne polskie odkrycie. Ameryka. Czy mi się tylko wydawało, czy o tym nie było w mediach mainstreamowych? A może to nie jest aż tak ważne, może niepotrzebnie aż 5 minut o tym gadamy, co? Dobra, to przeskakujemy do kwadrantu przepływu głupoty. Orientalnego kwadrantu w dzisiejszym agencie. Numer 4. Kwadrant przepływu głupoty, czyli cztery dziwne informacje połączone jednym wspólnym motywem. Tajwan i Chiny. Moi drodzy, w Tajwanie pokłócili się o podatek od zysków z giełdy. Wiadomo już, że będzie on wyższy niż miał być. Rządzący Tajwanem Kuomintang chciał, żeby on urósł bardzo. Natomiast minister finansów Tajwanu Christina Liu chciała, żeby on urósł bardzo, bardzo, nie tylko bardzo, tak, bardzo, bardzo. I stwierdziła, że jej takie indywidualne, własne, prywatne poczucie sprawiedliwości i walka o to, żeby było więcej sprawiedliwości właśnie społecznej, ekonomicznej na tym świecie, nie pozwala jej dłużej zostać na stanowisku. Rząd nie tyle pozwala jej zostać na stanowisku, co nawet prosi ją o to, żeby została na stanowisku, ponieważ szukają kogoś na podmiankę i jeszcze nie mają, więc z pewnością jeszcze pani Christina Liu przez moment będzie urzędować. W Tajwanie jeszcze jedna zmiana, moi drodzy. Można w czasie protestów machać już flagami z sierpem i młotem. Taka nowość. Znaczy, to jest prawo dotyczące zgromadzeń i parad. Ono obowiązywało już od jakiegoś czasu, ale trzeba było zgłaszać dużo wcześniej chęć manifestowania czegokolwiek tak naprawdę i oczywiście tak zwane organizacje broniące praw człowieka miały przeciwko temu bardzo dużo zastrzeżeń i w tym momencie prawo zmieniło się tak, że wystarczy tylko poinformować, że się będzie tam robić jakąś manifę i po prostu można, to cały obowiązek, jaki trzeba spełnić. Oprócz tego odblokowano zakaz manifestowania chęci separatystycznych i fantazji, chciałem powiedzieć, upodobań komunistycznych. To takie dwie zmiany, jeśli chodzi o Tajwan.
A co do praw człowieka w Chinach, to dziwna rzecz, moi kochani, doszła do mnie z klasztoru Shaolin. Wyobraźcie sobie, że klasztor Shaolin to już nie jest tak naprawdę świątynia. To nie jest takie miejsce, gdzie pandy i chrabąszcze uprawiają kung fu. To się tak naprawdę od dłuższego czasu zamieniło w park rozrywki. To kiedyś była świątynia, rzeczywiście, ale w tym momencie jest to już tylko i wyłącznie park tematyczny. Oczywiście są tam mnisi, ale oni muszą skakać, machać kijami, robić różne dziwne rzeczy, bo prawda, pieniądze biorą się z turystyki. Szefem tego wszystkiego jest niejaki Shi Yongqin. Mam nadzieję, że nie przekręciłem nazwiska, bo nie chciałbym, żeby ten pan miał do mnie pretensje, który jest w chińskich mediach nazywany mnichem prezesem, CEO Monk. Zarządza on parkiem rozrywki, zwanym ówcześnie klasztorem Shaolin, i to od niego, do niego trzeba się zwracać, jeśli chcecie na przykład nakręcić film Zemsta czegoś tam Shaolin, czy Powrót czegoś tam Shaolin, bo on dysponuje prawami do nazwy Shaolin. Nie można sobie tak po prostu użyć słowa Shaolin na jakimś produkcie komercyjnym, no bo można mieć właśnie tego pana i jego, już teraz można byłoby powiedzieć, podwładnych mnichów, pracowników. Ja nie wiem, jaki typ umowy oni są tam zatrudniani. Pewnie śmieciowe, jak znam Chińczyków. Ryżowe umowy. Umowy ryżowe obowiązują w Chinach. Tak więc po licencję na Shaolin do pana Shi Yongqina, natomiast po licencję na uprawianie w Chinach takiej komercyjnej działalności, niestety trzeba się udać do chińskiego rządu. W grudniu rząd przyznał im bardzo niską ocenę. Znaczy się, Chińska Narodowa Organizacja Turystyczna przeprowadziła szereg inspekcji i okazało się, że ten cały klasztor to jest jakiś w ogóle, to jest jakaś ściema, to wszystko się wali, nie trzyma się kupy. Yongqin zaczął zbierać pieniądze, uzbierał jakieś w ogóle miliony dolarów na to, odbudował ten klasztor Shaolin przynajmniej do takiego poziomu, że można było to zaakceptować i dalej to jakby otworzyć. Narzekał, że rząd się wtrąca w duchowe życie klasztoru i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie może znowu uda się tą równowagę duchową klasztoru Shaolin odzyskać. Jak już odzyskali z powrotem możliwość dążenia, jak już wrócili na ścieżkę dążenia do równowagi duchowej, to postanowili zainstalować magnetyczny, lewitujący pociąg dookoła klasztoru, żeby, prawda, więcej turystów się tam zjawiło, zainteresowało tym klasztorem, tak żeby było więcej pieniędzy, prawda, na duchową odnowę klasztoru, no bo przecież nic innego tak naprawdę. A Chiny, jeszcze taka jedna szybka, krótka rzecz. Mówiliśmy o filmach Shaolin, w których się strasznie trzaskają, to tutaj będzie, w tej wiadomości będzie o strzelaniu. Chińczycy też mają swoją definicję praw człowieka, jak wiemy oczywiście, i ostatnio potępili Stany Zjednoczone za to, że Stany Zjednoczone no, nie sprzyjają ideałom i wartościom, jakimi są prawa człowieka. Amerykanie pozwalają swoim obywatelom nosić broń. Chińska rządowa agencja informacyjna podała w ogóle od razu setki różnego rodzaju statystyk, że tam co drugi Amerykanin ma czołg i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w ogóle można między bajki włożyć, ale przecież wiadomo, prawda, że od obrony obywatela jest rząd, od pałowania obywatela jest rząd, od masowych egzekucji na stadionach jest rząd, od powstrzymywania jakichś, nie wiem, tybetańskich separatystów jest rząd, więc po cholerę człowiekowi broń, człowiek uzbrojony, to nie są prawa człowieka. Posiadanie broni nie jest prawem człowieka, tylko jest prawem rządu. Koniec i kropka. To były cztery newsy w orientalnym kwadrancie przepływu głupot. Wyssałeś całą treść z mainstreamowych mediów? Ten podcast jest dla ciebie. Numer 3. Agent Tomasz. Jeśli jesteście ludźmi zainteresowanymi w tym, co się dzieje z internetem w chwili obecnej i jakie na przykład największe firmy internetowe na świecie mają plany odnośnie następnych lat, a nawet najbliższych miesięcy, chcielibyście o tym pogadać z takimi ludźmi jak na przykład Jeff Bezos, który jest
szefem, w zasadzie prezesem Amazonu, może z Chrisem Hughesem, który jest współzałożycielem Facebooka, Ericem Schmidtem z Google'a, z Craigiem Mandlem, który jest szefem strategii Microsoftu, albo Reidem Hoffmanem, który jest współzałożycielem i prezesem, zarządzającym prezesem LinkedIn. Jeśli na przykład, nie wiem, może nie interesuje Was aż tak bardzo internet, tylko interesują Was oficjele z Komisji Europejskiej, może wiceprezydent Komisji Europejskiej, to jest ktoś, z kim byście się chcieli spotkać, przedstawiciel Rady Europy, dyrektor generalny Światowej Organizacji Handlu, prezydent Centralnego Banku Europejskiego, może chcielibyście zamienić parę słów z prezydentem Banku Światowego, naczelnym dyrektorem Światowego Programu Żywności Organizacji Narodów Zjednoczonych. Może interesują Was bardziej sprawy bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, na przykład szef NSA, czyli Agencji Ochrony Narodowej w Stanach Zjednoczonych. Może jakieś amerykańskie think tanki Was interesują? Spotkanie z ludźmi z Brookings na przykład, czy Komisji Trójstronnej, albo CFR, czyli Council on Foreign Relations, może też Instytut Badań Demograficznych Was interesuje, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone na przykład. Może jesteście bardziej zainteresowani i chcecie dowiedzieć się jeszcze newsów, których nie byliście w stanie wyciągnąć z podcastu Agent Tomasz, dotyczących banków w Europie. Może chcielibyście spotkać się z kimś z Narodowego Banku Belgii, albo na przykład z Nordei duńskiej, prawda? Albo Deutsche Bank Was interesuje, albo AB, bank szwedzki. Może być też Control Bank z Austrii, Bank Inwestycji Portugalskich. Chcecie się spotkać z kimś, to mógłby Wam troszeczkę wytłumaczyć a propos inwestycji portugalskich. Na przykład, nie wiem, inwestycji w badania dotyczące tego, kto był ojcem Krzysztofa Kolumba na przykład. Może to Was na przykład zainteresowało. Może wolicie jednak gadać z prezesem Goldman Sachs, może chcielibyście się spotkać z kimś z Financial Group, może chcielibyście się spotkać z kimś z Citigroup. Jest opcja pogadania z byłym prezesem Chase Manhattan Bank, jeśli jeszcze czegoś nie wyjaśnił Wam film Inside Job na przykład, ok? Może wyjaśni Wam to były niemiecki minister finansów, albo obecny brytyjski, może obecny grecki minister finansów będzie mógł Wam rozjaśnić nieco pole, albo sprawujący obecnie swoje obowiązki włoski minister finansów. Może zarządca Banku Kanadyjskiego jest kimś, z kim chcielibyście pogadać a propos, nie wiem, studentów z Quebecu. Może z byłym sekretarzem Skarbu Stanów Zjednoczonych, albo nadzorcą Rady Rezerwy Federalnej. Może wolelibyście się spotkać z kimś z monarchów holenderskich, hiszpańskich, norweskich? A może interesują Was spotkania lub macie coś pilnego do przekazania innym oficjelom? Może z Belgii, może z Chin, może z Austrii, z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji? Jeśli to wszystko, jeśli przynajmniej spełniacie jeden z tych warunków, które przed chwilą tutaj wymieniłem, to musicie czym prędzej skontaktować się z naszym ministrem finansów, Jackiem Wincentem Rostowskim, ponieważ on wybiera się na spotkanie, na którym wszystkie te osoby będą obecne. W ten weekend ta właśnie grupa w sumie mało znaczących postaci ze świata internetu, banków, finansjery, polityki, lichwy światowej, czego tam jeszcze nie bądź, spotyka się w St. Moritz w Szwajcarii, więc jeśli chcielibyście tam wejść i pogadać z którymś z wymienionych przeze mnie oficjeli, no to wiecie, będzie tam Jacek Rostowski, jest to nasz człowiek w grupie Bilderberg. Mamy swojego. I on może was tam wprowadzić. Wciskanie się tak po prostu na krzywy ryj, próbowanie rozbicia imprezy może się nie udać. Włoski europarlamentarzysta Mario Borghezio próbował się dostać, próbował coś tam się też właśnie zapytać, wziąć parę autografów, może sobie zrobić zdjęcie z kimś. Próbował dostać się i przejść przez ochronę właśnie, no wiecie, tą ochronę, no po prostu. Dostał psztyczka w nos, okazuje się, że właśnie nie miał żadnego kontaktu, nie znał nikogo, kto byłby w środku, chciał poznać, ale wiecie, no to jednak trzeba mieć kogoś, kto cię wprowadza, no umówmy się, że to nie jest to. Kultura jakaś obowiązuje, ok? Jak chcecie, to tak jak mówię, dzisiejszy, ten weekend jeszcze macie szansę, musicie tylko mieć dobry namiar i dobrze się sprzedać naszemu ministrowi finansów. Na pewno Wam pomoże się tam dostać, ja jestem przekonany.
nadmiar władzy Unii Europejskiej jest dla nas zagrożeniem. Wysoki Sejm, Europa jest kobietą. Dlatego apeluję o mniej niepotrzebnych, męskich ambicji. Kto będzie samcem alfa? Bez perspektywy członkostwa w strefie euro Polska znajdzie się... Zagrożeniem naszej suwerenności jest tej władzy niedostatek. Myśmy się na to zgodzili w takim samym sensie, jak mogliśmy się zgodzić na Jałtę czy na parę innych traktatów międzynarodowych. Czy PiS, który jest przeciwny strefie euro, nie wie, że bez strefy euro Polska nie będzie miała miliardów euro? And I think, frankly, when it comes to chaos, you ain't seen nothing yet. Numer 2. A zanim dowiemy się, jakie kolejne instrukcje przywiezie ze Szwajcarii nasz umiłowany minister do spraw walki z finansami, można rzucić okiem na obecnie zaproponowane, już zaproponowane przez Ministerstwo Finansów ułatwienia życia. Otóż Ministerstwo Finansów proponuje uproszczenie faktury o małej wartości. Wprowadzenie faktur uproszczonych o wartości do 450 zł, podwyższenie wartości tzw. prezentów, od których nie trzeba płacić VAT oraz podwyżkę podatku, m.in. na lody. Przewiduje opublikowany w poniedziałek przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy o VAT. Niesamowicie w ogóle wspaniałe zmiany, szczególnie, że jak się dalej człowiek zagłębi, to się okazuje, że nie ma żadnych skutków tej regulacji. To znaczy zmiany tych wszystkich stawek są neutralne dla budżetu. No to człowiek... Ale no to po co tak naprawdę, nie? Bo tu troszeczkę na jedną rzecz podatek zwiększysz, na drugą obniżysz i w sumie nie wiadomo, o co tak naprawdę tutaj się to wszystko rozbija. Projekt zakłada wprowadzenie instytucji faktury uproszczonej, którą przedsiębiorcy będą mogli stosować do kwoty 450, tak jak już powiem, dane nabywcy zostaną ograniczone do NIP, do numeru identyfikacji podatkowej. Bardzo fajna rzecz. Zniknie większość wyjątków, co uczyni przepisy prostszymi. No jak znikają wyjątki, no to się robi czasem drożej. Ale dobra, okej. Proste prawo, mniej przekrętów. Ministerstwo zamierza utrzymać do końca 2013 roku ograniczenia w odliczeniu VAT w przypadku kupna samochodów osobowych oraz utrzymać zakaz odliczenia VAT od paliwa wykorzystywanego do służbowych aut osobowych. Podwyższenie do 23% stawki VAT i tu się zaczynają koszty, między innymi dla, lista jest ciekawa, wełny szarpanej oraz odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych, na przykład sierści czy szczecin, z małej litery Szczecin, kości, skorup żółwi. 23% stawką zostaną opodatkowane, zwolnione teraz z VAT, tak zwane usługi pocztowe niepowszechne, świadczone przez Pocztę Polską. Podstawową stawką zostaną objęte wyroby sztuki ludowej, które obecnie podlegają stawce 8%, czyli nagle się może to zrobić 3 razy większy podatek. Podwyższony zostanie także z 5 do 8% VAT na sprzedaż lodów oraz gotowych posiłków i dań. No to może, nie wiem, może w państwowym budżecie nie będzie zmian, bo w moim będą. Jak wzrośnie VAT na lody i gotowe posiłki i dania? Matko Boska. No ale oszacowano generalnie, że te wszystkie podwyżki przyniosą 67 milionów złotych do budżetu, ale przez to, że zmniejszy się, oszacowano ten ubytek wpływów związany ze zmianami dotyczącymi prezentów o małej wartości. Czyli generalnie, wiecie, troszeczkę, jak w PRL-u generalnie, podrożeje masło, cukier i chleb, ale troszeczkę stanieją szyny, więc generalnie i lokomotywy, więc przeciętnie nie ma podwyżki, nie, luz pełen, nie? Przeciętny obywatel nie odczuje podwyżek, ale później jak tak sobie szukałem, jakie jeszcze usprawnienia ostatnio w naszej prężnej, jakby nie było, ekonomii zielonowyspiarskiej, to okazało się, że państwo przewiduje też dotacje dla firm. Tak ładnie zabrzmiało, ale okazuje się, że to są dotacje dla firm zatrudniających młodych rodziców, a dla rodziców mają pojawić się dopłaty do pensji. Chodzi o to, że jak ktoś urodzi dziecko, to nie wraca do pracy, bo zazwyczaj jest tak, że jak ktoś pracuje, to nie stać go na to, żeby wynająć opiekę do dziecka, którym ktoś się musi zająć, kiedy ten ktoś pracuje. Więc, żeby firmy odciążyć, to się będzie tym firmom teraz płacić pieniądze, żeby zatrudniały ludzi. Tak jak kiedyś się wspomagano firmy, które zatrudniają osoby niepełnosprawne, prawda? Można było tam odliczenia od podatkowe im dawać i tak dalej. Plus jeszcze teraz te osoby będą dostawać pieniądze.
No, wolny rynek, moi drodzy. Rynek jeszcze nigdy nie był tak wolny, można byłoby powiedzieć. To mają generalnie matki na tym zwłaszcza skorzystać. Oprócz dotacji dla firm dających zatrudnienie rodzicom, planujemy dopłaty do pensji dla matek lub ojców oddających dziecko do żłobka i wracających do pracy w niepełnym wymiarze. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej wiceminister Jacek Męcina się wyraża. Dziś nie chcą pracować w niepełnym wymiarze godzin, ponieważ pensja ledwo pokrywa koszty opieki nad dzieckiem. Specjalistka od rynku pracy. Uwielbiam specjalistów od rynku pracy. Ile człowiek musi się książek naczytać, żeby się czegoś dowiedzieć o rynku pracy, nie? Nie, że tam pójdzie pracować, nie? Czy tam założy firmę i zatrudni 5 osób. 5 osób, jedną zatrudni, jedną osobę zatrudni. Będziesz lepszym specjalistą od rynku pracy, gwarantuję. Profesor Elżbieta Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego dodaje, że dopóki nie zostanie stworzony instytucjonalny system opieki nad dziećmi, nie ma co liczyć, że matki wrócą do pracy, a na to potrzeba funduszy. No to trzeba opodatkować troszeczkę tą pracę, no bo przecież praca jest źródłem wszelkiego dobra, więc jak matka pójdzie do pracy, to trzeba tą pracę opodatkować i wtedy znajdą się pieniądze na instytucjonalny system opieki nad dziećmi, nie? Instytucjonalny system opieki nad dziećmi jest w ogóle rozwiązaniem wszystkich problemów rodziców borykających się z problemami. Tylko troszeczkę trzeba będzie podatki tam podwyższyć. Jak tu się dowiedzieliśmy, właśnie teraz podwyższamy VAT na lody i gotowe towary. Czyli matka, która nie będzie miała czasu ugotować obiadu, bo będzie pracować i będzie odbierać dziecko z przedszkola, będzie musiała niestety zapłacić wyższy podatek. Jak dziecko poprosi loda, to też już teraz będzie wyższy VAT na lody. I z tych wyższych VAT-ów na lody i produkty gotowe będzie opłacony system instytucjonalny opieki nad dziećmi. Jak się domyślam, po prostu łączę te dwie informacje. Jedna informacja pochodzi z Ministerstwa Finansów, druga z Ministerstwa Pracy. No ale cóż, nie ma jednego ministerstwa bez drugiego, można było powiedzieć. Nie ma finansów bez pracy. A jak udowadniają specjaliści od zatrudnienia, nie ma też pracy bez finansów. Numer 1. I jak zwykle na sam koniec agenta wiadomość deserowa, można byłoby powiedzieć. Mówiliśmy o lodach i gotowym jedzeniu, no to do zestawu przydałoby się także coś do picia. Możliwe, że już o tym słyszeliście, bo to jest taki news, że po prostu zrywa bębenki. Burmistrz Nowego Jorku chce zakazać sprzedaży napojów słodzonych w dużych kubkach. W sumie do tego wprowadza się cały zakaz. Wiadomo, że temu nowemu prawu będą towarzyszyć kary. Chyba $200 zapłaci knajpa, która się do tego zakazu nie podporządkuje. Tak więc w restauracjach, w kinach, na imprezach sportowych oraz z ulicznych wózków tak samo. Nie będzie można kupować napojów słodzonych, w tym na przykład dużej kawy. Zakaz nie będzie tyczył się napojów dietetycznych, soków owocowych oraz napojów alkoholowych. I będzie można póki co jeszcze kupować duże butelki coli na przykład w sklepie spożywczym. Ale nie będzie już można zamówić tej największej coli w jakiejś restauracji z szybkim żarciem. W Nowym Jorku mieszka za dużo grubasów, żebyśmy sobie na to mogli pozwolić, jak mówi burmistrz Bloomberg. New York Times jest generalnie, tak samo jak NBC, zachwycony nowym, najbardziej ambitnym pomysłem burmistrza dotychczas. Ciekawe, na czym polega ambicja tego pomysłu. No bo oczywiście ten pomysł troszeczkę rozbija się o ważnusza, czyli ideę, o której w agencie już było mnóstwo razy. Ważnusz, czyli ważne, żeby nie ucierpiała służba zdrowia. Okazuje się, że za dużo kosztuje leczenie ludzi otyłych, więc trzeba im zakazać pić z dużych kubków. I teraz tak. Przedstawiciele knajp mówią, że może to wpłynąć negatywnie na wyniki sprzedaży. Więc oficjele z administracji Bloomberga mówią, no to jak macie problemy ze sprzedażą, właśnie, jak macie problemy ze sprzedażą, no to podwyższcie cenę. To te pieniądze do was wrócą, nie? No to jest typowe myślenie ludzi, którzy wiedzą, skąd się bierze dobro, prawda? Albo się je drukuje, albo komuś zabiera. Macie problemy finansowe, podwyższcie ceny. No logiczne, prawda? Problem też polega na tym, że większość tych barów samoobsługowych tam, no nie chcę rzucać nazwami, ale chodzi o takie pizzerie, gdzie się krótko czeka, tudzież restauracje, gdzie się krótko czeka i jedzenie jest z papierowych pudełeczek, to w Nowym Jorku przynajmniej system funkcjonuje jak niegdyś w Polsce wielka dolewka.
Tak więc możesz do zestawu dostać dwa średnie kubki. Ważne tylko, żebyś nie dostał jednego dużego. To jest wszystko póki co w porządku. To prawo ma wejść w życie dopiero za rok, 2013 w marcu. Tak przynajmniej na dzisiaj jest to planowane. W internecie chodzi jeden filmik. Dobra, mówiliśmy dzisiaj dużo o polskich akcentach, więc może też możemy o polsko-amerykańskich akcentach. Zaczęliśmy od polsko-amerykańskiego akcentu dotyczącego barakowo-obozowej wpadki. Później mówiliśmy o tym, kto odkrył Amerykę, a teraz... Cóż, no, ostatni polski akcent to jest Mika Brzezińska. Mika Brzezińska to jest córka Brzezińskiego, doradcy Cartera, prawda? TVN się zawsze chwali, że Brzeziński, nasz człowiek, był doradcą Cartera. No wiecie, jakby doradca miał, tak jakbyśmy serio mieli na to spojrzeć, gdyby Carter miał dobrych doradców, to załapałby się na drugą kadencję, prawda? Gdyby Carter miał dobrych doradców, nie miałby opinii najgorszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. No niedługo może się to zmienić, bo Barack Obama bardzo mocno na to pracuje, żeby, prawda, wypchnąć Cartera z pozycji najgorszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale o czym mówimy? Mika Brzeziński ma swój program w telewizji w Stanach Zjednoczonych i ostatnio dyskutowała na temat tego nowego, ambitnego właśnie, jak mówi NBC razem z New York Times, jak mówią, najbardziej ambitnego pomysłu dotychczas burmistrza Bloomberga i była zachwycona tym pomysłem, stwierdziła, że to jest coś wspaniałego, to jest świetny pomysł. Natychmiast oczywiście nadwaga zniknie z ulic Nowego Jorku. Problem tylko polegał, że podczas swojej tyrady i laudacji na temat tego, jaki świetny jest to pomysł, właśnie popijała wielki napój z dużego kubka i nie był to zabieg celowy, to nie była ironia. Mika Brzezińska po prostu wie doskonale, że ona wie, że może napić się z dużego kubka napoju słodzonego, ale prości, głupi ludzie chodzący po ulicy po prostu nie wiedzą, co jest dla nich dobre, nie potrafią przestać, piją i zamawiają Coca-Colę w dużych kubkach i przez to tyją. No nie wiem, no, a tego nie powinni mieć prawa tyć. To znaczy nie powinni mieć prawa pić z dużych kubków, prawda? Bo to szkodzi ich zdrowiu. Powinni mieć prawo do, nie wiem, na przykład aborcji na życzenie mogą, to jest naturalne prawo, ale oczywiście człowiek nie ma naturalnego prawa, nigdzie nie jest napisane, że człowiek dysponuje jakimkolwiek naturalnym prawem, czy jak to mówią koledzy z Partii Demokratycznej i ich zwolennicy, wolnością do picia Coca-Coli z dużego kubka. To jest przecież zupełnie inna wartość. No nie mieszajmy jednego z drugim, w zasadzie nie powinienem, bo ja to teraz pomieszałem, ale to... A każdy, kto ma z tym problem, jest po prostu uwstecznionym ciemnogrodzianinem, krypto-watykańskim popieraczem pedofilii, czym tam jeszcze, karłem reakcji zaplutym, spoconym frustratem, skrajnie prawicowym faszystą i wsteczniakiem postępu. I właśnie wam, wsteczniakom postępu, słuchaczom tego podcastu, bardzo dziękuję za spędzone wspólnie półtorej godziny. To był 25. odcinek drugiego sezonu. Nasze następne spotkanie będzie już pozasezonowe. Trzeci sezon Agenta, czyli podsumowanie tygodnia w 10 newsach ominiętych przez media mainstreamowe, wróci wraz z rokiem akademickim, czyli gdzieś tak na przełomie września i października, a przez następne miesiące letnie będziemy się oczywiście dalej spotykać, ale już w troszeczkę innej formie. Oczywiście cały czas będę dostarczał wam informacje pominięte w sieciach mainstreamowych, to żeby było jasne, ale tak jak mówiłem na początku audycji, troszeczkę zmieni się formuła, troszeczkę zmienią się niektóre akcenty. Strona agenttomasz.pl, Tomasz Agencki na Facebooku, agenttomasz.pl na Skype'ie. Możecie zostawiać informacje głosowe, jeśli coś was interesuje, chcecie, żebym poruszył jakiś temat, chcecie o czymś opowiedzieć, możecie nagrać wiadomość głosową na Skype'ie. Tylko znajdźcie użytkownika o nazwie agenttomasz.pl. Z jedną literką T w środku. Cały czas funkcjonuje system wspierania audycji. Jeśli dawno nie sprawdzaliście, czy działa, to zapraszam do sprawdzenia, czy działa. Wraz z załapaniem się do listy sponsorów przychodzą też różnego rodzaju bonusy, o czym chyba nie trzeba wspominać, bo o tym doskonale wiecie. Jeśli nie, to wszystkie informacje są na stronie agenttomasz.pl. A jeśli macie jakikolwiek problem z tą audycją, piszcie na radio@agenttomasz.pl. Jeśli nie macie problemu, nie piszcie. Natomiast jeśli wam się podobało, to nie bądźcie sknerusy, podlinkujcie na Facebooku, podzielcie się ze znajomymi. Nie trzymajcie tego dobra dla siebie. Dzielcie się tym dobrem. Redystrybuujcie je na potęgę posępnego czerepu oczywiście. Życzę wam miłej resztki ostatniego weekendu przed Euro 2012. Mam nadzieję, że do mistrzostw jeszcze się usłyszymy, a gdybyśmy mieli
się już nie usłyszeć do następnego weekendu, no to cóż, pozostaje nam trzymać kciuki za chyba Polaków, nie? To będzie pojedynek Zielonych Wysp. Nikt tego jeszcze tak nie nazwał, nie? Pojedynek Zielonych Wysp. Polska, Grecja. No nie, obstawiam. Oczywiście Polska ma wygrać Euro 2012 i to jest chyba dogadane z UEFA. No taką działkę wzięli, że to w ogóle chyba nie ma inaczej, nie? Przynajmniej do półfinału musimy dojść. Dobra, czyli w następny weekend oglądamy pojedynek Zielonych Wysp, a ja jeszcze raz dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia wkrótce. Polska gola, po Euro 12 będzie Polska goła. Kibice czekają na bramki w nadziei, na piłce zarabia banda złodziei. Polska gola, po Euro 12 będzie Polska goła. Kibice czekają na bramki w nadziei, na piłce zarabia banda złodziei. Polsko-włoski szczyt międzyrządowy poprzedzi mecz piłkarski parlamentarzystów. Proszę Państwa, można powiedzieć, że nic dodać, nic ująć. Agent Tomasz.